Wojtek, przez skłonność do siniaków zwany Maślakiem, na razie mieszka w szpitalu. Ma tu kolegów, z którymi dobrze się dogaduje, ale też ma wiele pytań, na które żaden z nich nie zna odpowiedzi. Zdarzają się takie sytuacje, że nawet ci, co do których mamy pewność i przekonanie, że wiedzą wszystko na dany temat, także odpowiedzi nie potrafią nam udzielić. Są to zazwyczaj sytuacje smutne, sytuacje graniczne, gdzie zadajemy sobie pytania i to dzieje się niezależnie od wieku. Nieważne, czy mamy lat 6, 7, czy mamy lat naście, czy mamy lat tyle, ile ja. Te pytania są naprawdę niepokojące. One dotyczą najważniejszej sfery w naszym życiu. Tego, czy będzie ono nadal trwało. Co mogę Wam powiedzieć? Choroby, problemy zdrowotne nie wybierają. Nie ma czegoś takiego, że choroba dotyczy ludzi tylko w jednym wieku. Nie ma czegoś takiego, że dotyczy ludzi, którzy są jednej płci. Nie ma czegoś takiego, że z góry jest powiedziane, że skończy się dobrze albo skończy się źle. I jest to właśnie ta jedna wielka niepewność. Kiedy lekarz stawia diagnozę, która brzmi choroba nowotworowa, czyli rak, jest to coś, co sprawia, że zaczynamy się bać. Ale czy tak naprawdę ten strach musi być obecny? Czy nie można pewnych rzeczy zracjonalizować? Czy nie można z pewnymi rzeczami spróbować polegać na ludziach, którzy wiedzą o tym wszystkim trochę więcej niż my? O dzieciach na oddziale onkologicznym, na oddziale nowotworowym opowiada książka Siedem sowich piór. Dlaczego jest ich siedem? To musicie już sami sprawdzić, bo każde pióro wyznacza pewien etap w życiu głównego bohatera. Nie powiem Wam, jak skończą się jego losy. Nie powiem Wam, czy zakończenie będzie optymistyczne czy pesymistyczne, bo tak naprawdę nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć, jaki będzie ostatni rozdział naszego życia. Ważne jest jednak to, żeby w każdej sytuacji, nawet takiej, która jest dla nas bardzo niewygodna, bardzo dramatyczna, bardzo tragiczna, żeby nie załamywać się, nie podupadać na duchu, żeby walczyć, bo jeśli my nie będziemy pomagać tym, którzy próbują pomóc nam, to naprawdę nic z tego nie wyjdzie. Bardzo serdecznie pozdrawiam osoby związane z Fundacją Krwinka i zachęcam do rzucenia okiem na tę książkę, do otwarcia jej i przejścia przez nią razem z jej głównym bohaterem, Wojtkiem. Dziękuję.